Mówi przez sen. Nie każdy jest tak utalentowany. Nareszcie. Ta bezsensowna paplanina doprowadzała mnie do szału. Ludzie, którzy wciąż opowiadają o swoich problemach z trawieniem, to niezbyt interesujący rozmówcy. Ale kiedy zaczynają ci mówić o skutkach wypicia oleju rycynowego, teraz mogę rozejrzeć się chwilę w spokoju. Dwa karabiny maszynowe. Są zabezpieczone zamkami zatrzaskowymi. Walka z całą armią to nie jest dobry pomysł. Coś suchego. To mógł być kiedyś owoc. Otwarta butelka soku pomarańczowego. We śnie wygląda tak spokojnie i bezbronnie. Lepiej go nie budzić. Powiedział mi, że spędził w więzieniu 15 lat za zabójstwo. Ponieważ jakiś idiota obudził go w pewnej błahej sprawie. Nie wiem, czy to prawda, ale nie mam zamiaru tego dociekać. Żołnierska torba medyczna. Samo myślenie o efektach działania oleju rycynowego przyprawia mnie o mdłości. Nie dosięgnę bez obudzenia faceta. To wygląda na mapę strategiczną rejonu Tunguski. Strzałki oznaczają chyba ruchy wojsk, ale mogę się mylić. Krajobraz wokół jest taki ponury i przygnębiający. Trudno powiedzieć, gdzie jesteśmy. Garnek. Jest wielki i go nie potrzebuję. Zostawię go tutaj. Zawsze myślałam, że nie da się na oko określić świeżości jajka. Właśnie zmieniłam zdanie. Miód akacjowy. Słodki, z łagodnym aromatem. Wiem to, w poprzednim życiu byłam pszczołą. Harmonogram służby sprzed 3 miesięcy. Oto jadłospis na ten tydzień. Dzisiaj mamy zupę ziemniaczaną. Pycha! O, są już pierwsi naukowcy. Może od nich czegoś się dowiem. Nie powinnam bezpośrednio pytać o tatę, bo może to się wydać podejrzane. Asystent naukowy. Na studiach to była obraza, ale on wygląda całkiem miło. Witam. Czy mogę na chwilę przeszkodzić? Psst! Nie tak głośno. Doktor Leśniak pracuje i musi się skupić. Nie należy mu przeszkadzać. Na dodatek jest w bardzo złym humorze. Co się stało? Czemu doktor jest w takim złym humorze? Jest pod dużą presją. Przeprowadzamy serię testów, a profesor Sidorkin oczekuje wyników tak szybko, jak się da. Rozumiem. A profesor Sidorkin bardzo się denerwuje, kiedy nie otrzymuje wyników na czas. Można przeżyć, ale doktor Leśniak jest niewyobrażalnie ambitny i próbuje ukończyć pracę jak najszybciej. A kiedy doktor jest zestresowany i nie ma pod ręką chleba z dżemem, robi się bardzo nieprzyjemny. Chleb z dżemem? Tak, to brzmi nieco dziwnie, ale to chyba pomaga mu zredukować stres. Inni lubią wyżyć się na worku treningowym. On zjada chleb z dżemem. Każdy ma swój sposób radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami. A kiedy dostaje chleb z dżemem, robi się nieco spokojniejszy? Tak, to pomaga. Niestety przypadkowo upuścił słoik z dżemem na peronie, a w pociągu nie ma ani grama dżemu. Szukałem już wszędzie. Pójdę już. Jeżeli uda mi się znaleźć dżem, dam panu znać. Byłoby świetnie. Praca z nim, kiedy jest w takim humorze, nie należy do przyjemności. Stół asystenta. To przypomina mi moje lekcje chemii. Nie są to miłe wspomnienia. Tak długo jak naukowcy są w pokoju, lepiej nie będę dotykać niczego, co wygląda jak ważny element. Jedna z analizowanych tu próbek. Tak długo jak naukowcy są w...
uważałam pilnie na lekcjach fizyki, stąd wiem, że elektryczność bierze się z gniazdka. Za nic nie włożę tam palców. To by źle wpłynęło na moją fryzurę. Nie wiem, do czego jest ten przedmiot. Tu są jakieś chemiczne wzory. Gdybym uważała na lekcjach chemii, i tak bym nic z tego nie zrozumiała. Zamknięte. Tak? Przepraszam, że przeszkadzam. Mogę z panem chwilę porozmawiać? Tak długo, jak doktor Leśniak nie zakończy z powodzeniem swoich eksperymentów, nie. Ale... Nic mnie to nie obchodzi! Nie chcę, żeby mi przeszkadzano! To naprawdę? Nie! Stuwatowa żarówka. Świeci niemal jak słońce. Drzwi są zabezpieczone wielką kłódką. Chleb jest tak świeży i miękki, że niemal rozpada się od samego patrzenia. Z pewnością mogę wziąć jedną kromkę. Ten naukowiec wygląda, jakby był w paskudnym nastroju. Witam. Chciałam tylko zobaczyć, czy wszystko jest w porządku. Co? Ach, tak. Wszystko w porządku. A teraz proszę mi dać pracować w spokoju. A, tak. Skoro tak pan mówi. I do garnka. Jestem pewna, że będzie smaczne albo niesmaczne. Nieważne, co wrzucę do środka, i tak nie będzie lepsze. Niewiele wody wpada do butelki, ale to lepsze niż nic. I co? Powinnam występować w programach kulinarnych w telewizji. Mam tu coś dla pana. Może to poprawi pański nastrój. To dla mnie? Tak, podobno lubi pan chleb z dżemem. Sama zrobiłam, tylko dla pana. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo interesujące. Mówi pani, że sama zrobiła. Tak, bardzo interesujące. I bardzo smaczne. Dziękuję. Naprawdę tego potrzebowałem. Teraz czuję się znacznie lepiej. Bardzo się cieszę, że panu smakowało. Nastrój choć trochę się polepszył? O tak. Jestem pani dłużnikiem. Jeżeli mógłbym coś dla pani zrobić... Wtedy odezwę się do pana. Może szybciej niż pan myśli. Zawsze do usług. Witam. Czy humor i zdolność koncentracji wróciły? Tak. Radzę sobie dużo lepiej. Zdaję sobie sprawę, że ta obsesja na punkcie chleba z dżemem nie świadczy dobrze o mnie jako o naukowcu. To tylko jedno z moich dziwactw. Po prostu od czasu do czasu tego potrzebuję. Tak, w porządku. W końcu każdy ma jakieś słabości. A niektórzy mają bardziej obluzowaną śrubkę. Co dokładnie tutaj robicie? Badamy możliwości regeneracyjne określonych gatunków roślin. Brzmi bardzo interesująco. A na czym to polega? Chodzi pani o badania? Tak. Oboje posiwielibyśmy do czasu, gdybym to pani wytłumaczył. Proszę mnie dobrze zrozumieć. Nie myślę wcale, że jest pani głupia. Ale tego nie da się tak po prostu wytłumaczyć w 5 minut. Rozumiem. Pewnie ma pan rację. Czy bardzo przeszkadzałoby panu, gdybym popatrzyła, jak pan pracuje?
To wszystko jest po prostu fascynujące. Obiecuję nie przeszkadzać i nie zadawać głupich pytań. Dobrze, ale proszę niczego nie dotykać. A jeśli będzie miała pani jakieś pytania, Aleksiej z przyjemnością wszystko wyjaśni. Dziękuję. To bardzo miłe z pana strony. Czy jest pan jedynym naukowcem w pociągu? O ile mi wiadomo, nie. Najprawdopodobniej w pociągu jest kilku, ale przedziały są od siebie oddzielone, a drzwi ściśle strzeżone przez żołnierzy. Szkoda. Byłoby interesujące omówić między sobą wyniki badań. Cóż, mam nadzieję, że później będziemy mieli wystarczająco dużo czasu. Nie orientuje się pan, którzy pańscy koledzy znajdują się w pociągu? Nie. Jedyną osobą, która posiada listę naukowców i badaczy, jest profesor Sidorkin. Muszę zdobyć tę listę, a wtedy dowiem się, czy tata jest w pociągu i gdzie dokładnie mogę go znaleźć. Kto to jest Sidorkin? Profesor Sidorkin? Jest moim bezpośrednim przełożonym i dyrektorem naukowym biologów. Nie zna go pani? To absolutny geniusz. Nie ma chyba nikogo, kto wiedziałby więcej o biologii molekularnej niż on. Och, naprawdę? Czy mogłabym z nim przez chwilę porozmawiać? Pracuję za tymi drzwiami. Ale na pani miejscu nie przeszkadzałbym mu w tej chwili. Jest bardzo zestresowany i niezwykle nerwowy. A kiedy mówię niezwykle nerwowy, oznacza to jeszcze większą nerwowość od mojej, kiedy muszę obejść się 2 tygodnie bez chleba z dżemem. O, aż tak źle? A zatem będę uważać. Dlaczego jest taki nerwowy? Jest kilka problemów, ale nie wolno mi o tym mówić. A teraz, jeśli pani wybaczy, muszę wracać do pracy. Czy jeśli obiecam, że nie będę przeszkadzać w pracy ani zadawać głupich pytań, będę mogła jeszcze rozejrzeć się tutaj? Dobrze, ale proszę niczego nie dotykać.